Ciemano witam serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Kochani, w tym odcinku głównym bohaterem jest wiejski stół przeznaczony na imprezę związaną z przekażaniem sztandaru dla ochotniczej straży pożarnej w nadrożu, czyli tu całkiem niedaleko, tam gdzie nasze dzieciaki chodzą do szkoły. Straż pożarna, ta właśnie wspomniana, rozwija się. Dopiero zaczyna się porządnie rozwijać i potrzeba niestety funduszy na rozwój tejże właśnie straży pożarnej. Ja od siebie mogę dać w swoim kontencie tenże właśnie wiejski stół i również wpłaciliśmy parę groszy w zbiórce, w, rzutce, w zrzutce, którą link macie w opisie i zachęcam Was, kochani moi oglądający, żeby wpłacić przysłowiową złotówkę, bo warto pomagać, a taka złotówka może komuś uratować, Zdrowie, a nawet życie. Oby nie oczywiście, ale takie sytuacje niestety zdarzały się, zdarzają i będą zdarzały. Złotówka, no to nikt nie zbiednieje, a naprawdę pomóc można bardzo dużo. Mam nadzieję, że ten film dotrze do jak największej liczby osób i że zbierzemy pieniędzy tyle, że więcej żadna wędzarnia mi nie spłonie. Jakiś czas temu spłonęła mi wędzarnia. Pamiętacie, może? No właśnie, a tu nawet nie mają chłopaki samochodu, jeszcze nie mieli czym przyjechać i po wędzarni, I co. Tak wyszło, co zrobić. Mają piękną świetlicę, świetlicę może nie świetlice, garaże, które są puste, bo nie ma sprzętu, nie ma węży, nie ma samochodu, więc trzeba to wszystko pouzupełniać, żeby to było w razie W. Kochani, jeszcze raz link do zbiórki w opisie pod tym filmem. Ja biorę się za robotę i to wszystko będzie na bieżąco w tym filmie pokazywane, co będzie robione. Zachęcam do oglądania i do pomagania, bo dobro wraca. Na początek grube tematy. Na pierwszym planie trzy piękne boczusie. Na drugim planie jeden schab, drugi schab i w środku piękny baleronik i dwie piękne szyneczki, kuleczki na końcu. Wędzimy do pięknego koloru. Chłopaki muszą mieć siłę, żeby trzymać zasikawki. Yy, I... Pięknie to wyszło. Pięknie. Dobra, wędzimy jeszcze trochę. Zawsze do koloru. I potem kiełbacha. A będą to, kochani moi, czosnkowa z grubo mielonym pieprzem i kiełbasa drwala. Każdy ją zachwala, więc będzie kiełbasa drwala. Opaki pęto i do roboty. Więc Jelita 28-30 nam się już tam moczą. Farsz wyrobiony porządnie. Jeden jak i drugi. Wielita węzarnia zaraz yy, będzie opróżniona. Zabieram te szyneczki, schabeczki, boczusie się i się I. To oczywiście po nabiciu musi nam się pięknie osuszyć w warunkach domowych i dopiero wtedy idzie do wędzarni. Więc do boju komboju. Na pierwszy ogień idzie czosnkowa i lecimy teraz bez powietrza. Suwamy to lito bliżej, żeby nam nie pękło podczas oporów przy napełnianiu. Później będziemy skręcać. I tak to będzie właśnie wyglądało. Z drwalem identycznie robimy. Standardowo. Różnicę widać. Gołym łokiem. Widzisz różnicę, czy nie widzisz? No powiedzcie, widzisz różnicę tutaj. Nie, będzie tak nie słychać. Aha, nie będziecie słychać. No i dobrze. Nie wzięła tego mikrofonu, więc. Więc ja będę mówił za nią. Powiedziała, że widzi różnicę. Lecimy. Klasycznie po mojemu. Niech dymek odleci. Bo trochę go tu. O jest. Zawsze do koloru. Jeszcze zostanie do wędzenia ser, ale najpierw będziemy kiełbachę spójrzcie, jak pięknie wygląda. Widać różnicę. Czosnkowa i drwalik. Za sta. Kolor jeszcze za mało intensywny. Jeszcze troszkę. I już. Oczywiście sery wędzone na ruszcie. Ruszta też dostępne u pana Macieja Piątkowskiego. W HMG Smoker link również macie w opisie, kochani moi. Nie obsypywałem tym razem, tym razem żadnymi przyprawami. Oczywiście wszystkie nie powędrują, bo dwa sobie zostawimy, bo też lubimy sery, a resztę dla opaków do straży. Tak to wygląda, gotowe po kolei. Szyneczki, te, które widzieliście wcześniej. Tu są dwa schaby, tu jest baleronik. Raz, dwa, trzy boczki. Tu jest drwal, co widać. No drwal to jest, kurde, po prostu mistrzostwo świata. Yy, I tam od dołu jest czosnkowa. Tutaj są dwie pasztetowe. Pasztetowe są to swojskie pasztetowe z przyprawą do kiełbasy drwala. Kto nie widział filmu, to jest poprzedni film, zapraszam właśnie do tego filmu. Swojska pasztetowa z przyprawą do kiełbasy drwala. I oczywiście serki. Te, które też tam widzieliście chwilę temu. Teraz musimy to zawieść, bo jest gotowe do remizy strażackiej. Tam gdzie będzie właśnie się odbywała cała ta impreza, na którą jest to przeznaczone. Lecimy? Lecimy. Chłopaki już głodne czekają. Proszę bardzo, cegiełka ode mnie. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Duchani. Tak jak mówiłem, cegiełka ode mnie może być również cegiełka od was. Każda złotówka się przyda na wsparcie tego pięknego obiektu. OSP nadróż. Proszę tam operatorkę podjechać, pokazać. Wszystko nówka. Ale pusto. Za chwilę wejdziemy do środka i pokażemy to echo. Więc kochani, do środka. Ho, ho, ho. To co? Tu mamy, tu mamy Łukasza, który zajmuje się. Może Łukasz coś powie sam do mikrofonu. Zajmuję się świeżo powstałą młodzieżową drużyną pożarnicą. No staramy się o każdy grosz nam się przyda, ponieważ no brakuje jak widać tego sprzętu. Na chwilę obecną zakupiliśmy 12 mundurów, żeby wystartować już 8 czerwca w powiatowych zawodach. Te 12 mundurów to między innymi też dla naszej trójki, tak? Dwójki. Wiktor i Zuzia, tam oni robili kiedyś kiełbasę na, na moim kanale, więc też są między innymi w tej młodzieżowej drużynie pożarniczej, więc no pusto, pusto echo tylko, tak jak mówiłem, nic tu nie ma, przydałby się tutaj piękny... Jaki samochód wam się marzy, chłopaki? Marzy to się dużo. A może się, a może się tam jakiś, jakiś... Coś jakiś... na pewno by się przydało. Mamy Kurczę. naprawdę zgraną ekipę, która może tutaj naprawdę dużo zdziałać. Tylko brakuje a. tych funduszy. Pamiętajcie, szczytny cel, każda złotówka, jeszcze raz powtarzam, któryś raz już w tym filmie się przyda, bo możemy uratować, chłopaki mogą uratować komuś zdrowie, a nawet życie, oby nie, ale Także zachęcamy do wsparcia OSP nadróż. A chyba tyle, co, jeśli chodzi na ten moment, a ty do krojenia tych pięknych wędlin. My już wracamy wszystko dostarczone. Za chwilę będzie pokrojone. Opaki chyba zadowoleni. Mam nadzieję, że nikt nie kłamał. Wszystkim smakowało, bo tam spróbowali po kawałku nie ukrywam. Kochani, kolejny raz zachęcam do zbiórki. Moja operatorka właśnie mnie puknęła, że szybko jadę. Już zwalniam, już zwalniam. W opisie filmu macie link do zbiórki i tam możecie wejść. Oczywiście chciałbym podziękować wszystkim, którzy wpłacili już do tej pory, mimo wszystko, że ten film na ten moment jeszcze nie wleciał. To znaczy w tym momencie, kiedy ty dooglądasz, drogi widzu, to on już jest, on już, on już dotarł do kilku osób. Przysłowiowa złotówka. Jeszcze raz zaznaczam. Chciałbym też podziękować mojej zaprzyjaźnionej firmy, wszystkim oczywiście podziękować, ale firma Jelux też oczywiście cegiełkę dołożyła, jak i nie tylko firma Jelux. Także to chyba tyle teraz już. Czekamy, zapraszamy, zachęcamy, pozdrawiamy.